Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluś i wiecie, gdzie was witam, bo oczywiście Farming Simulator 2015 na serii od Bizona do Leksiona. Jak możecie się już domyślać, ktoś jest w tle, jest z nami członek brygady Habibi A Brygada, czyli Mr. Adamo 15. Habibi, witam serdecznie. Dzisiaj ta gadaś troszeczkę czasu ma, także zaprosiłem go na naszą serię singla. W dzisiejszym odcinku pewnie już wielu was się domyślało, skoro oglądaliście poprzedni. Lecimy sobie po gruberek do New Hollanda, do sklepu. Tam stoi, czeka na nas gruber Unia, który już został zakupiony, tylko nie został przywieziony. Paliwo mamy zatankowane, bo już zdążyłem wcześniej to zrobić. Dobra, pyk, kieruneczek poleciał i my sobie spadamy. No kochani, filmik będziecie mieli prawdopodobnie po szkole, po pracy, zależy w jakim wieku to oglądacie. Mam nadzieję, że tak koło godzinki 16 powinien się ukazać na YouTubie. No bo tak wyjdzie chyba. Dzisiaj bez drugiej kamerki. Niestety, bo spieszy mi się troszeczkę, bo muszę po maniurę do szkoły jechać. Później do brata muszę jeszcze na chwilę skoczyć. Co? Ach, to maniura. Tak, tak, dokładnie. Adaś się wrzucił wcześniej z pracy, dlatego też nagraliśmy Bolusiowo po sąsiedzku. Zapraszam do Adasia. Czekajcie. Zapraszam serdecznie. Ja na kierunku cały czas. Czy dobrze myślę, to będą koguty? Tak, dokładnie, to są koguty. Koguciki załączone, możemy spadać. U nas cisza i spokój, jak widzicie na tym Bolusiowie. Wszyscy wyginęli prawie. Kurna, to drzewo to mi nigdy nie zetną. Po tych burzach, po tych nawałnicach, to tam przeszło, tak to cały czas stoi. O, laweta widzę, że tu stoi cały czas. Ta, co przywoziła mi ostatnio. Czekajcie. A jest i gruber. Gruber stoi tam na podwórzu. Jest, wszystko mam już dogadane, umowa podpisana, pieniądze zapłacone, także nie pozostało mi nic więcej, jak tylko podpiąć i ruszać w pole, żeby testować. Ogólnie jeszcze co, Unia oglądała mój oczywiście odcinek, bo chcieli zobaczyć, jak tam spisywał sobie prasa moja, którą też zakupiłem. Dobra, mogę wychodzić. I usłyszeli mianowicie wszystko na temat... Dobra, podczepione. Na temat tego, że potrzebuję jakiegoś głębosza, ponieważ będę chciał po ścieżkach. No i z racji, że tyle pieniędzy u nich zostawiłem, mają właśnie takiego głębosza. Troszkę poprawek mają tam jeszcze wprowadzonych, jest to Unia Kred. Ktoś jak tam się na rolnicy zna, powinien kojarzyć. Tą Unię Kred chcą mi dać na testy. No nie chcą, żebym od razu kupował, bo już mówię, trochę kasy zostawiłem, też się spłukałem z pieniędzy. Na razie kasa mi jeszcze potrzebna jest. Na inne wydatki typu wapno, wiadomo, trzeba będzie niedługo nasiona kupować i wszystko. I tak właśnie chcą mi dać na testy, na kilka dni, żebym sobie przetestował, jak wszystko będzie ok, możemy w następnym sezonie sobie go zakupić. Zobaczymy też, jaką cenę będą chcieli mi zapodać. Dzisiaj oczywiście gruberowanko po rzepaku. Zaraz wszystko zobaczymy, jak tu chodzi. Ważne, że opuszcza, to już jest plus. Dobra, my będziemy cisnąć, czekajcie, wszystko. Wszystko działa. Oczywiście tutaj podziękowania kieruję dla Ząbka. Oczywiście od niego dostałem cały pakiet, można to powiedzieć, Unii. Do swojego nagrywania. Wykupiłeś pakiet? Jo, cały pakiet mam, także idzie robota. Nie, no będzie gruberek szedł. Kurczę, no teraz jakbym miał się tą moją talerzówką męczyć, to dajcie spokój, byłaby lekka przesada. No i co kochani, no Ada dzisiaj tu przyszedł, tak sobie troszeczkę porozmawiamy o tej serii, porozmawiamy sobie troszeczkę o szkole. No to tak. I co to tam będzie? Boluś idzie do szkoły, więc. No tak, co tam pierwszej klasy ogólnie. Będzie się działo właśnie, Adaś, jak tam tornister kupiony, piórnik też tak, masz? Słyszałeś właśnie, że ten w Wietnamce chyba jest taka promocja, że jak kupisz artykuły szkolne za chyba 100 zł czy coś takiego, to dostaniesz jeszcze rabat dość porządny, więc ja bym jeszcze na twoim miejscu poszedł tam i wszystko kupił. Kurde, tego nie słyszałem, jedynie widziałem, że są takie jakieś pakiety rzeczy, że masz wszystko już, nie? Za jakąś tam cenę, nie? Niby to spoko jest, jakomuś się nie chce szukać i w ogóle, tylko że wiadomo, no wtedy nie można być wybrednym, że tak powiem. I trzeba, no, cieszyć się z tego, co jest. Dlatego też, no powiem, fajna sprawa, nie? Albo to, co tu w tym Lidlu wymyślili, kurna, dziad. Ostatnio przy kasie jakaś babka tam miała ze 150 zł, nie? I ta nie wiedziała, ile będzie. Tak, pół zakupów jej skasowała, później ta myśli, ty, a może by były dwa te kupony? Wypakuj wszystko, ja pierdziałem, w pół godziny w tej kasie staliśmy, że już myślałem, że się wrócę i do innej pójdę, nie? Wypakowało wszystko, się okazało, że nie będzie 200, nie będzie dwóch pakietów, tylko miała chyba 170, tylko jeden ten kupon dostała za 3 dychy, nie?
i coś tam do 4 chyba września to jest, że trzeba wydać i tak później 100 kolejną, żeby odebrać te 3 dychy, nie? Także no wiecie, no niektórzy na to polecą, jak będą mieli kilka kuponów, tylko że po co kupować jakieś tam artykuły spożywcze, które nam nie są potrzebne, wiecie. No to jest taki chwyt marketingowy, żebym tak rzekł. Tak samo jak i to w Biedronce właśnie, no tam może jest, nie wiem, zdycha 15 różnicy, tylko że mówię, jak komuś się nie chce szukać po sklepach biegać i kupować tu gumkę, myszkę, tam ołówek zielony, jak to kurde pamiętam ze swoich czasów było, to jeden pakiet wielki wykupi i ma wszystko, że tak powiem, gdzieś. A propos tak właśnie szkoły, to kurde powiem wam, że dostałem dzisiaj info od Arka, właśnie gdzie mój kuzyn jest, kuzyn mi się przypomniał, kuzyn oczywiście w szkole poszedł do szkoły, dlatego też dzisiaj akcja gruberowania, nie mogłem ruszyć tam nic żniwa zbytnio, nie mogłem też ruszyć nic z belkami, ponieważ jest mi jego pomoc niezmiernie potrzebna. No i kuzyn, obgadałem sobie, że w piątki po szkole będę po niego właśnie jeździł, dlatego też jak dzisiaj jadę po maniurkę, to i wskoczę po kuzyna z powrotem, żeby przyjechał i w następnym odcinku już na pewno mi pomoże. Nie wiem co będziemy robić jeszcze, ale chyba będzie zbieranie bel, bo będę chciał właśnie głęboszować sobie po pszenicach. Albo będą kontynuowane żniwa, bo jeszcze trochę mi tam tego zostało, ostatnio tam popadało tak sobie ala, więc dlatego mówię, wpadnę sobie z gruberkiem, póki mam kupionego, przetestować będzie co. I kontynuując, dzisiaj właśnie Arek do mnie napisał, wczoraj właśnie tak rozmawialiśmy do 10, mówi ty, ja spadam, bo tam wcześniej autobus mam i w ogóle. No i Arek dzisiaj rano do mnie pisze, ja pierdolę. Czekajcie, nie będę już tam kontynuował, co on dalej pisał, ale tak, za 10:05 miał już bus pod szkołę, czyli musiał wstać około 4:00. No tak wychodzi, jeżeli chciał się ogarnąć, wiadomo, chłopak to ma szybciej, no ale tak mniej więcej około 4:00 trzeba wstać, żeby się ogarnąć, zjeść śniadanie i się przepakować, chyba że to się robi dzień wcześniej. I miał za 10:05 już busa. Za, nie, 6:10 był, czyli 20 minut gdzieś jedzie mniej więcej do szkoły. Był już u siebie pod szkołą, no i okazało się, że szkoła jest na razie jak zamknięta. Pewnie otwierają gdzieś tak dopiero w 6:30, bo o 7:10 dopiero zaczynałem zajęcia. Znaczy to jest strasznie szybko, bo u mnie zajęcia zaczynały się o 8:00 równej w szkole. Siostra tutaj jak chodzi jeszcze do gimbazy, jak ja gdzieś też chodziłem, nie chodzi do gimbazy, chodzi jeszcze do podstawki. Tak jak ja chodziłem tutaj do tej szkoły, to miałem na 8:30 dopiero aż. A ty Adaś, pamiętasz jak to miałeś tam w gimbazie, a później w szkole wyższej? Jak to było w gimbazie? W gimbazie miałem bardzo dobrze, znaczy pod względem chodzenia nie musiałem tak wcześnie wstawać, bo miałem busa o godzinie, żeby cię nie skłamać, 8:20, bo o 8:55 zaczynałem lekcję. Jak późno, ale znaczy są plusy i minusy, wiadomo. A wiesz co najpiękniejsze, że kończyłem i tak najpóźniej albo 15:15, ale to było bardzo rzadko, ale najczęściej 14:25. Kurwa, to dziwne, bo jak ja zaczynaliśmy 8:30 lekcje, to najpóźniej kończyłem 15:15, nie? Naprawdę całkiem spoko. Przerwy, fakt, że przerwy, zależy to też dużo od przerw, nie? Przerwy jakoś nie były gigantyczne, ale tak było dobrze. A później to się, jak opowiadałem, miałem na godzinę 7:55. Ale ciekawe, co u nas to zawsze takie pełne godziny raczej były. No powiem wam tak, są plusy i minusy tego, no bo jak ktoś sobie lubi pospać i w ogóle, to super fajnie, ale tak jak dla mnie fajnie było, że się szybciej wracało do domu. Wiecie, i tak trzeba wstać, i tak człowiek jest zamulony, a poszło się do tej szkoły i tam o jakieś 15 się wracało, a niektórzy 17 tak wracają, bo te busy i wszystko. Arek jeszcze powiedział, że nie wiem czy to już kurde teraz, że mnie pomylił Tanasa z Arkiem, ale chyba Arek mówił, że najpóźniej będzie wracał, bo ma, codziennie kończy najpóźniej 13 coś kończy, nie? Także no, na się nie dziw, no. Spoko sprawę ma. Jeśli wstaje o 5, no do 15, to masakra jakby był. No także jeszcze z tym ma spoko sprawę i ma busa idealnie, wiesz? Powiedział, że fajnie, bo ma busika od razu. Także no do domku będzie zjeżdżał. Pewnie przed drugą będzie. Szybka. No także przed drugą będzie, to jeszcze jakiegoś tam odcinek z babką wam zdąży nagrać. I teraz to, no ja powiem, nie powiem, bo miałem super ze szkołą, bo tak, jedną szkołę miałem 300 metrów od domu, co wystarczało mi, że jak były na 8:30 lekcje, ja wstawałem sobie tam za 5:05, jadłem śniadanko, to wychodziłem gdzieś 20-25 pobyłem, byłem już w szkole. Czekajcie, sobie tutaj ładnie dorobimy. I z tym miałem super sprawę, no i dalej jak poszedłem, to też mówię, szkoła bardzo blisko, bo nie wbijam się praktycznie w miasto, jeszcze jest to przed samym miastem, miałem 5 km rowerem czy samochodem, to jest chwila moment.
I mówię, lekcje mi się zaczynały tam na godzinkę 8, a ja wstawałem sobie 7, 7.20, 7.15, ogarniałem się to, bo lubiłem wcześniej sobie zawsze jeździć, bo spisać, wiadomo, jak to w szkole wyższej, w szkole dalszej, bo wyższej, to nie wiem, jak to nazwać. I ogólnie tak jak jesteśmy już przy szkolnictwie, a właśnie, no to tak, jeżeli chodzi o Ericssona i Tanasa, maniurek nie miałem za dużo w klasie, jak to tam właśnie, bo przecież Arek poszedł na mechanika, tak? Więc on tam chyba nie będzie miał maniury ani jednej. Nie, ma jedną. Seria? Jest jedna maniura, która poszła na mechanika. No tak, zauważyłem właśnie, że w tych czasach bardzo, coraz więcej, może nie bardzo dużo, ale coraz więcej jednak dziewczyn się interesuje tą sprawą. Znaczy sporadycznie, powiem ci, coraz więcej to nie, bo od zera do jednego to nie jest coraz więcej, no wiadomo. Ale przeważnie było zero. No, to tak, przeważnie było zero. A jest jednak jeden, dwa czy coś w tym tak stylu. Tak samo jak na, to i tak, czekaj, nieźle. To co z elektronik, no, jak technik elektronik u nas był, to też właśnie dziewczyn nikt nie było, a w tym roku co ja byłem, były dwie aż, także no też... Mówię, to w ogóle teraz niedługo na rolnika, to też będzie jeszcze sporo dziewczyn szło. O, na pewno. I chyba z tego co wiem, to Tanas ma chyba też jedną maniurę i Arek ma jedną maniurę w klasie, także nie mają... Ale się tam. O, nie mają dużo. Ale się tam będą bawić normalnie. Sami chłopacy, chyba tam 25 osób mają, jeden jak i drugi. Już dobrze nie pamiętam, mówię, teraz obydwoje poszli dalej, to troszeczkę tam... No mi się miesza, tam to, no, to wiecie, wszystko się u nich na odcinkach, albo jak ich zaproszę, to pogadamy. A tak mianowicie, jak już jesteśmy przy szkolnictwie, Adam, nie wiem czy słyszałeś, ale weszło znów te 8 klas, koniec gimbazy. To za rok dopiero. No za rok wchodzi, no ale no już jest to już, wiesz, ustanowione wszystko i w ogóle. Z jednej strony beka i szkoda, że nas to ominęło, bo szkoda, byłoby tak, ciekawie. Powiem ci tak, bo dla mnie gimnazjum jest niepotrzebna sprawa, a mianowicie dlatego, że tak, w gimbazie to tak, te powtarzania różne, jakieś tam przypomnienia sobie, no mało tak. Co się skrobnęło, powiem tak. Powiem tak, że mało co gimnazjum mnie nauczyło. W gimnazjum się nie chciało, totalna wyjebka. Tam młodzi ci biegali cały czas, to nie wiecie, górowało się i w ogóle. Dla mnie gimnazjum to była porażka. Nic ciekawego się nie nauczyłem. Tylko trzeba było te beznadziejne 3 lata chodzić. A teraz fajna sprawa jest taka, że liceum będzie przedłużone o rok, tak samo jak technikum. Bo wiecie, teraz jak poszło się dalej i miałem kumpli, koleżanki z technikum, gdzie ja poszłem na technikum, oni poszli na liceum. 3 lata, totalny zapierdziel, nie da się niczego nauczyć, bo 2 lata coś robicie, 3 rok to już jest przygotowanie do matury i powiem wam, że no przez 2 lata, żeby coś się nauczyć takiego, no bo wiecie, no to już nie jest gimnazjum, to już nie jest jakieś tam, wiecie, dodawanie, odejmowanie pod kreską, no bo mówię, w gimnazjum się tego człowiek jeszcze tam uczył i takich różnych spraw przypominał. I te testy gimnazjalne też każdy to z łatwością zdawał, bo to naprawdę to był śmiech w ogóle, co to tam się działo. Więc mówię, no dla mnie gimnazjum totalnie niepotrzebne. No i fajnie, rok dłużej to masz teraz w liceum tak jak technikum. No to mówię, ja przez technikum dużo zdążyłem się nauczyć, że spokojnie przygotowanie do matury jest na dużym poziomie. A tym bardziej mówię, no technikum fajna sprawa, bo rozłożą się te egzaminy zawodowe. W których no jest nakład później pomiędzy maturą a właśnie egzaminami zawodowymi, więc myślę, że te egzaminy zawodowe zostaną tak jak były, czyli po prostu no będą kontynuowane w tych 4 latach nauki w technikum, tak jak ja to miałem, a wtedy 5 rok już będzie typowo przygotowanie pod maturę, także no z tym fajna sprawa, tylko że mówię, no akurat ja miałem taki rocznik, że u mnie ta była przełom tych, co się książki zmieniały, nie? To tak, no ja kurwa musiałem kupić nowe i nie mogłem sprzedać starych. Wiem. To było najgorsze. Nie mogłem nikogo oczywiście no odkupić, mówię, musiałem kupować te nowe, źle powiedziałem właśnie tam, że nie mogłem sprzedać, bo mogłem je sprzedać, tylko że no mówię, nie mogłem odkupić od nikogo tych, musiałem kupować nowe i nie było żadnych dofinansowań na to. Ja tak, ja znowu miałem tak, jak ty mówisz, bo no, ja, ty miałeś, no, no. Ja miałem starą wersję i tak, ja już nowych już nie musiałem kupować, bo szłem jeszcze starą wersją, tak? No, ale tych starych już nikomu nie mogłem sprzedać, bo oni wchodzili w nową, tak? No właśnie, więc tylko no, pozdro, to jest właśnie no, taka lipa, a teraz siostra ma tak samo, że akurat ją będzie łapało, że ona się jeszcze łapie tym starym trybem, będzie tak jak ja i za rok właśnie po niej następny rocznik wchodzi właśnie, że nie będzie mogła im sprzedać tych książek, także no kurde, no
Poproszę. Mieszają cały czas z tym, ja mam nadzieję, że nie zostanie to na rok i później oni po roku znowu sobie pomyślą, że a nie jest super, nie jest ten i wiecie, od razu zmiana to kolejna. To byłoby śmieszne. To by było śmieszne, bo tak, no teraz no jeśli chodzi o nauczycieli. Ale na pewno też... nie będą mogli, bo jak podpiszą ustawę, to podpiszą na parę lat na pewno. 5 lat chyba musi być, to nie wiem, nie, tak mi się bynajmniej wydaje, że koło 5 lat chyba taka ustawa musi być. Bo tutaj widziałem protesty nauczycieli, tych co właśnie uczą w gimnazjum, co teraz z nimi, no bo wiesz, no taki nauczyciel, no do co, do podstawówki pójdzie, jak już do podstawówki są nauczyciele, a dalej ci też nie pójdzie, no bo on by musiał się troszeczkę, no wiadomo, też ze swoją nauką przyłożyć, a w tych szkołach, które już są, wiadomo, mają tylko rok do przedłużenia, no to nauczyciele wtedy nie zmienią, może kogoś jedynie wezmą do pomocy, nie, no bo wiadomo, no na 5 lat, no to teraz troszkę więcej roczników już zostaje w jednej szkole. No i teraz właśnie najgorszy jest problem z nauczycielami z gimnazjum, no co z tego będzie, no bo tylko na 2 lata tak to by mieli nauczanie w tych w tej 7 i 8 klasie, nie? To już odchodzi im jeden, odchodzi im jeden rok, także no mówię, dla niektórych dobrze, dla niektórych źle i to tak wiecie, no, jak to tam lubi. Tak szczerze ja teraz tak sobie myślę pod jednym względem, co nie? No. Na przykład no jak ja miałem podstawówkę, no i z podstawówki no, wychodzimy do gimnazjum. Przeważnie wszyscy szliśmy tam w okoliczną gimnazjum, tam parę kilometrów dalej. I powiem ci szczerze, no i teraz tak mnie ciekawi jedno. Jeżeli oni wyszli z, no, z tego gimnazjum, teraz poszli do pierwszej, co nie? W kolejnym będą już w drugim gimnazjum niby, ale tego gimnazjum nie będzie. No i teraz co? Cofają się z powrotem do podstawówki tam, gdzie chodzili tyle lat? No właśnie. Czy wymyślają co innego? To mnie też to mnie bardzo ciekawi. To jest to, że teraz, wiesz co, to jest teraz troszeczkę tak, że teraz te szkoły, tak jak no, technika, liceum są w miastach najczęściej. I teraz no, główny problem pojawia się w tym, że no tutaj ci nie idzie, poczekaj, w wieku po trzeciej gimnazjum masz 16? Moja. Masz 16 lat, a teraz człowieku, ty idziesz dalej mając 15 lat, więc 3 lata ty musisz się mordować, że nie masz prawa jazdy. No chyba, że sobie wiadomo zrobić tam od 16. I może też będzie taka akcja, że... Tylko, że teraz zobacz, no idziesz dalej i zobacz, no już nagle musisz takie, no można tak powiedzieć, że no jeszcze czasami niektórzy w drugie gimnazjum to jeszcze dzieci i po drugie gimnazjum idziesz i tam są roczniki, które mają 20... Tak? Poczekaj, no jak ja kończyłem, mam 20 lat, no to masz roczniki, które spotykają się, nie wiem, z 5 młodszymi, wiesz, to ciekawe jak będzie z tym właśnie, że no tak młodzi, niektórzy będą chodzili z tak starszymi, wiesz. Albo do roboty, ty powiem sobie teraz tak, do zawodówki, jak dzieci pójdą. No. Do roboty w wieku 15 lat, ja już w wieku 16, powiem szczerze, miałem ciężko, bo jakoś nie mogłem się do tego przyzwyczaić, chociaż dość szybko się przyzwyczaiłem. No właśnie, a to nie jest tak jak dawniej, że sobie leżysz, tylko musisz zapieprzać. Taki 15-latek, no chciałem to zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Mówię, tym bardziej, że czasy się zmieniają, mało jakiemu 15-latkowi się coś chce robić. Dajmy to. Więc no, mówię, no nie wszyscy są tacy, tak, no ale jak patrzę czasami, jak niektórzy się zachowują, no to po takim zachowaniu można dużo wywnioskować. I mówię, no ciekawe jak to będzie właśnie, jak sobie dadzą radę z tym, z ogarnięciem tego wszystkiego, nie? To mnie właśnie najbardziej zastanawia. No zobaczymy, no trzeba czekać do 2-3 lata myślę i będzie to już widać, bo to... Do września, bo we wrześniu już będzie największy burdel i jeżeli przejdą ten burdel, to będzie dobrze. Ja tam się cieszę z mojej siostry ciotecznej, bo kończy teraz 6 klasę w tym roku teraz. Znaczy zaczęła teraz, poszła do 6 klasy, więc no cieszą się z tego, że jeżeli wszystko wyjdzie... To moja siostra też, w wieku mojej siostry. No ja, no to musi tak być. I cieszę się, że jednak nie odwalili jej tak, że jednak zostanie w tej szkole, tak, dalej. Nie będzie nic kombinować, więc jest dobrze. Także no nie pozostaje nam nic. Tylko czekać, mówię, widzę, że ostatnio ogólnie tak szkoły pozmieniały ten godziny, bo właśnie tak zapomniałem dodać to wcześniej jak rozmawiałem, bo teraz siostra jak poszła, z 8 chyba, z 8.30 im na 8 teraz przestawili, także no jak ktoś już tam to parę lat chodzi, ciężko będzie się przestawić, ale powinni dać radę, powiem szkoda, że tak u mnie nie było, bo kurde wracało się po tej 15.15, to 15.30, zanim coś się zrobiła była 16, już się później nie chciało, w zimę to już w ogóle totalna porażka. A powiem ci, że jakbyśmy tak chodzili na 8, zawsze te pół godzinki już jesteś do przodu, już masz obiad zjedzony, coś tam się ogarniesz i już możesz iść coś robić, tak jak w pole czy coś. Ale no mówię, u mnie to było spoko sprawa z tym, że nie traciłem tego czasu na dojazdy i miałem strasznie zawsze blisko. Ja pamiętam czasami na przerwie, jak byłem strasznie głodny i nie chciałem się iść do sklepu, przychodziłem na długiej przerwie na obiad do domu. O bo, no tak, ty miałeś blisko, a gimnazjum ile miałeś?
Gimnazjum, ja miałem podstawkę z gimnazjum razem, nie? A no tak, bo to masz razem. To jest super sprawa, no u mnie była super sprawa, bo jest u mnie akurat ta szkoła, nie? Bo ta szkoła, są dookoła szkoły, że... chyba dwie szkoły są takie, że dołączają do nas, po tam mają tylko podstawówkę, nie? I po tym dołączają do nas i wtedy nam robili klasy A i B, nie? A no jo, to też miałem coś podobnie. Także... Ale z dojazdem miałem trochę inaczej, bo do podstawówki na przykład miałem 1,5 kilometra. To tam jeździłem sobie przeważnie rowerem, to są parę minut drogi. Na pieszo przeważnie nie chodziłem, ale zawsze wolałem tym rowerkiem zapieprzać. Kumpel też miał gdzieś tyle samo w okolicach, to na przykład motorem już potem podjeżdża, co jednak bynajmniej nie mógł. Na lewo. Motorkiem. Ale szpanik tam w ogóle, cała szkoła wychodziła, jaki motorek, coś tam, co nie. A znowu do gimnazjum miałem z jednej strony dojazd miałem jeszcze lepszy, bo wychodziłem 150 metrów na przystanek i już jechałem i czekałem sobie na busa i jechałem sobie busem pod całą szkołę, co nie? No. Więc tutaj też miałem fajnie z powrotem, jednakże nie chciało mi się czekać godzinę na tego samego busa, bo to było dla mnie bardzo nieosiągalne, więc dlatego wracałem za normalnym już. Busem zwykłym. Tak, to i tak powiem ci, że nie miałeś źle. Byłeś, nie, tak, i tak byłeś takim średniakiem, a wręcz podchodzącym pod bardzo dobrze, jeżeli chodzi o dojazd do szkoły i w ogóle. No bo na pewno nie przebije ciebie, bo miałeś naprawdę bardzo blisko. No mnie to będzie ciężko i pod względem jednej, jak i drugiej szkoły, nie no, niektórzy tam jak mieszkają w mieście i wchodzili do podstawówki i gimnazjum w mieście, no to najczęściej też mieli ze 2 kilometry w maksie, ale później do następnej szkoły jak szli gdzieś, to też mieli te 2-3 kilometry, także no wiadomo. Tak, to jest. Ty znowu nadrobiłeś później, co nie? No. Wyższej. Wyższej nadrobiłem, ale no mówię, to jest to, że ja nie musiałem się wbijać w miasto, nie? Poszedłem akurat do takiej, że jest przed samym wjazdem do miasta i też to jest spoko sprawa, no bo wiadomo, jeszcze jak się wychodzi normalnie, to super, a fakt, że Gostyń nie jest dużym miastem, ale no. Zawsze te korki w południe już są u nas. Są w południe? Bo to jest jednak miasto duże. Jest przejazd, tym bardziej, że te dwie szkoły, które znam, no jedna jest, nie jest aż takim drugim centrum, a druga to jest w ogóle na końcu, jeżeli ja bym musiał caluśkie miasto objechać. No więc mówię, z tym spoko sprawa, także pochwalcie się w komentarzach, jak u was jest, jak uważacie z tą szkołą właśnie, czy teraz fajnie, że zrobili ten system, że będzie znów te 8 klas, nie ma gimnazjum. Znaczy ja bym się teraz chciał chętnie cofnąć. Tak w ogóle, no to znaczy jeżeli na serio, co nie? Ale chciałem tak cofnąć się do tej jednak 6 klasy i dalej jednak uczyć się później, co nie? Sprawdzić w ogóle, jak to będzie. O niczym nie marzyłem wcześniej, jak skończyć tą szkołę. Ja już ogólnie jak chodziłem do gimnazjum, ja już wiedziałem, że pójdę sobie dalej tam. Dlatego, że była ładna hala. O Boże. Tak, ja ogólnie, bo my mieliśmy co tydzień, raz w tygodniu mieliśmy tak jakby SKS-y tak zwane. I mieliśmy tą halę tam wypożyczaną na 2 godziny i co piątek sobie jeździliśmy tam na tą halę grać. No ogólnie szkoła mi się bardzo podobała, kierunki też były spoko i mówię to, że było blisko. Ale hala i w ogóle mówię, o nie, ja idę do tej szkoły, także ja przez całe gimnazjum, w ogóle nie myślałem o gimnazjum, chciałem to jak najszybciej skończyć, nie podobało mi się gimnazjum. Już mi się marzyło. Już mi się tam marzyło, że tam pójdę i po prostu pierwsze co to zostawiam tam papiery na 2 kierunki. Nawet jakby kierunków nie było, mówię, tak jak myśliśmy, to szliśmy paczką, bo to jest spoko sprawa, że my poszliśmy w 6 osób do jednej klasy, a w 10 osób do jednej szkoły, no to to jest super sprawa. U mnie to było tak, gdzie idziemy? No to idziemy gdzieś, gdzie nas wezmą. No i tak patrzyłem po kierunkach, tu nie ma nic z WF-em, tu nic, dobra, idziemy na ekonomię. No to poszliśmy, w ogóle nikogo to nie interesowało, a każdy zdał te egzaminy jak najlepiej potrafił i zawsze te papierki już tam jakieś tam mamy, nie? I powiem ci, że no zawsze bekę z tego mieliśmy, że tak na spontanie poszliśmy do jednej klasy, bo wszyscy, a teraz z tego co słyszałem, to Arek tylko w szkole ma 2 znajomych ze starej szkoły i 1 znajomego w klasie, który tam kiedyś chodził z nim chyba do podstawówki. Także Arek nie ma kolorowo, u Tanasa też nie jest. Ja to samo miałem. Ja też niestety miałem taką szkołę, którą znajomych ze szkoły może miałem... Ze szkoły! Nie wiem, ze szkoły, z klasy nie miałem ani jednego. No. Nawet z takich rówieśników też nie miałem, więc trzeba było wszystko od zera poznawać. Chociaż nie narzekam, bo jakoś fatalnie nie było, ale na pewno niektórzy, też wyszło. Niektórzy wolą wiesz tak, oderwać się, zacząc w ogóle taki nowy... Nowe życie, rozdział. Dalej, bo tak z kilkoma, znam kilka takich osób, co tak właśnie chcieli iść jak, no obojętnie gdzie, żeby nikogo nie było znajomego, nie? No ale widzisz, no też u was tak, wiesz, wybraliście sobie razem to samo wszyscy, to nie? U nas jakbyśmy mieli tak z kumplami, tak, z gimnazjum. I z podstawówki, bo żeśmy chodzili razem wszyscy ciągle dalej. I miałem teraz tak wybrać, no, żeby były z graną paszką, no musiałbym iść w kierunek budownictwa.
I wtedy bym naprawdę miał, no, paczkę dość dużą tam znajomych, nie oszukujmy się, ale prawie pół szkoły i pół klasy bym spotykał dzień w dzień, bo albo właśnie na budownictwie, albo na drogownictwie, albo na takich sprawach, no wszyscy przeważnie tam się jakoś skumali. No mi się niezbytnie podobają te kierunki, no. Ja ogólnie to budownictwo tak, mnie nie kręci. Ja mnie właśnie kręciło to, mnie wykończeniówka, mnie bardziej ta wykończeniówka kręciła, tylko że u nas akurat to jest takie szkole, która ma taką mieszaną opinię i jakoś nie chciałem tam zbytnio iść do tej szkoły, dlatego też mówię, no gdyby tak, to wykończeniówka jak najbardziej, ja właśnie chciałem coś iść takiego, gdzie co mi się przyda w życiu, tata właśnie ma pokończone, tak jak chciałem iść mechanik czy coś w tym stylu, poszedłbym, tylko mówię, u nas akurat to było w takiej szkole, gdzie no są mieszane opinie, nie? I 2 na 10. Do tej szkoły nie chciałem iść, dlatego też no, ta szkoła mi się podobała, jakie były kierunki, takie musiałem wybrać. Najgorsze jest to, że u mnie po tym jak ja pokończyłem, to teraz powymyślali właśnie sobie takie kierunki, że na warsztatach coś jest i w ogóle, nie? Także no szkoda, że dopiero jak odszedłem, tym bardziej, że wreszcie wymyślili właśnie, co jest największa beka. Ja skończyłem szkołę, u mnie w okolicach do 20 km nie było żadnej, no dopiero później za 20 km w Płocku w górach jest rolnicza, a tak to w ogóle rolniczej nie było nigdzie tu u nas ten, a wymyślili właśnie w Gostynie podobno od tego roku weszła rolnicza, nie? To ładnie tam się rozwija. I właśnie maszyny tam są za TMP, tych co ja mam pług, nie? Oni tam właśnie udostępniają chyba swoje maszyny, są, wiesz, jakoś tam, no wiesz o co kama, sponsorzy nie? Tacy chyba tam będzie u nich może i praktyki, czy coś w tym stylu też będą odbywane, także naprawdę super fajna sprawa. Szkoda, że nie wcześniej, bo prawdopodobnie poszedłbym w tym kierunku. A my mamy 26 minut, dwa pola mamy zgruberowane. Myślę, że dzisiaj akurat no taki temat się nawinął, to sobie porozmawialiśmy. Nic ciekawszego nie było. Ja czekam na wasze komentarze właśnie, jak wy widzicie te tematy, o których my poruszaliśmy w odcinkach i czekam, co zadacie, jaki temat mamy większy, możecie kilka na przykład, to wybierzemy jakieś ze 2-3, albo jakiś taki większy, o którym mamy możliwość się rozgadania. Także ja co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć! No pa, pa.